Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz przedstawia Nicholas Sparks i wciąż ją kocham. Przekład Elżbieta Zychowicz Czyta Grzegorz Mielczarek Prolog Linor 2006 Co to znaczy naprawdę kogoś kochać? Był czas w moim życiu, kiedy wydawało mi się, że znam odpowiedź. Znaczyło to, że będę dbał o sawana bardziej niż o siebie samego i że resztę życia spędzimy razem. Nie wymagałoby to wiele. Kiedyś powiedziała mi, że kluczem do szczęścia są marzenia, które można zrealizować, a jej są najzwyczajniejsze w świecie. Małżeństwo, rodzina, sprawy podstawowe. Czyli będę miał stałą pracę, domek z białym parkanem oraz van lub psów na tyle duży, bym mógł wozić nasze dzieci do szkoły, do dentysty, na treningi piłki nożnej lub lekcje gry na fortepianie. Dwójka lub trójka dzieci. Sawana nigdy tego nie sprecyzowała, lecz miałem przeczucie, że kiedy nadejdzie czas, zaproponuję, byśmy zdali się na naturę i pozwolili, aby Bóg podjął za nas decyzję. Była właśnie taka. To znaczy religijna. I przypuszczam, że zakochałem się w niej częściowo z tego powodu. Jednakże bez względu na to, co się będzie działo w naszym życiu, potrafiłem sobie wyobrazić, jak codziennie wieczorem kładę się obok niej w łóżku, jak ją obejmuje, Śmiejemy się i rozmawiamy, wtuleni w swoje ramiona. Nie brzmi to nieprawdopodobnie, prawda? Kiedy dwoje ludzi się kocha. Ja również tak uważałem. I choć w głębi duszy nadal uważam to za możliwe, wiem, że tak się nie stanie. Kiedy stąd wyjadę, nigdy już nie wrócę. Ale w tej chwili będę siedział na zboczu, z którego rozciąga się widok na jej ranczo, czekając na pojawienie się Sawana. Oczywiście ona mnie nie dostrzeże, w wojsku człowiek uczy się wtapiać w otoczenie, a ja byłem pojętnym uczniem, ponieważ nie miałem ochoty umrzeć na obcej ziemi w jakiejś prymitywnej dziurze w samym środku irackiej pustyni. Musiałem wrócić do tego małego górskiego miasteczka w Karolinie Północnej, by dowiedzieć się, co się wydarzyło. Kiedy człowiek wprawi coś w ruch, ogarnie go uczucie niepokoju, niemal żalu, dopóki nie dowie się prawdy. Jednego jestem pewien sawana nigdy się nie dowie, że byłem tu dzisiaj. Głębi duszy cierpię na myśl o tym, że sawana jest tak blisko, a jednocześnie tak nieosiągalna, ponieważ nasze drogi się rozeszły. Nie było mi łatwo pogodzić się z tą prostą prawdą, ponieważ kiedyś te drogi były zbieżne, ale to historia sprzed sześciu lat, choć wydaje mi się, że od tamtego czasu minęły wieki. Oczywiście obojgu nam pozostały wspomnienia, ale przekonałem się, że wspomnienia potrafią być ogromnie żywe, a tutaj również różnimy się z sawana. Jeśli jej są gwiazdami na wieczornym niebie, to moje można porównać do nawiedzanych pustych przestrzeni między nimi. I w przeciwieństwie do niej przytłaczały mnie pytania, które zadawałem sobie setki razy od naszego ostatniego spotkania: Dlaczego to zrobiłem? I czy zrobiłbym to jeszcze raz? Bo musicie wiedzieć, że to ja zakończyłem nasz związek. Na otaczających mnie drzewach liście powoli nabierały ognistej barwy płonąc w promieniach słońca wznoszącego się nad horyzontem. Ptaki zaczęły wyśpiewywać swoje poranne trele. W powietrzu unosił się zapach sosen i ziemi. Inny od woni morskiej wody i soli w moim rodzinnym mieście. Za jakiś czas skrzypną drzwi frontowe i wtedy ją zobaczę. Mimo dzielącej nas odległości wstrzymuję oddech, gdy pojawia się w blasku poranka. Przeciąga się po czym schodzi na dół po stopniach werandy i kieruje się za węgieł domu. Za nią pastwisko dla koni mieni się niczym zielony ocean i Sawana przechodzi przez bramę, która do niego prowadzi. Jeden z koni pozdrawia ją rżeniem, potem drugi i przychodzi mi do głowy myśl, że Sawana wydaje się zbyt drobna, by poruszać się wśród nich tak naturalnie, ale ona zawsze czuła się swobodnie wśród koni, a one czuły się swobodnie z nią. Kilka skubie trawę w pobliżu ogrodzenia, lecz większość, w tym Midas jej kary Arab w białych skarpetkach, stoi z boku po jednej stronie. Kiedyś jeździłem z nią konno. Na szczęście dla mnie bez kontuzji i pamiętam, że kiedy ja trzymałem się kurczowo ze wszystkich sił, to Sawana sprawiała wrażenie tak zrelaksowanej w siodle, że mogłaby jednocześnie oglądać telewizję. Teraz zatrzymuję się na chwilę, by przywitać się z Midasem. Pieszczotliwie pociera jego nos, szepcząc coś do niego. Poklepuje go po zadzie, a gdy się odwraca i rusza w stronę stajni, koń strzyże uszami. Sawana znika, po czym wynurza się znowu, niosąc dwa wiadra, chyba z owsem. Wiesza obydwa na słupkach ogrodzenia i kilka koni natychmiast podbiega do nich truchtem. Gdy cofa się, robiąc im miejsce, widzę, jak wiatr rozwiewa jej włosy. Potem wyjmuje siodło i uzdę. Podczas gdy mi da zje, sawana przygotowuje go do przejażdżki i po kilku minutach, wyprowadza z pastwiska w kierunku leśnych szlaków. Wygląda dokładnie tak samo jak sześć lat temu. Wiem, że to nieprawda. Widziałem ją z bliska w zeszłym roku i zauważyłem pierwsze delikatne zmarszczki wokół jej oczu, lecz ja patrzę na nią niezmiennie przez ten sam pryzmat. Dla mnie zawsze będzie miała dwadzieścia jeden lat, ja zaś dwadzieścia trzy. Stacjonowałem wtedy w Niemczech. Miałem jeszcze pojechać do Faludży lub Bagdadu, albo otrzymać list od niej i przeczytać go na dworcu kolejowym w Samała w pierwszych tygodniach kampanii. Miałem jeszcze wrócić do domu po wydarzeniach, które zmieniły bieg mojego życia.